Natalia w tym roku stawia na salwy śmiechu i najlepszym przykładem tego jest spektakl Pomoc domowa. Dzisiaj podczas czwartego dnia festiwalu znakomity spektakl, znakomita farsa po prostu polegająca na tym, żeby się dobrze bawić w gwiazdorskiej obsadzie z Och Teatru z Warszawy. Myślę, że to jest wspaniała propozycja dla wszystkich, którzy chcą przyjść, odstresować się, miło spędzić czas, nie za dużo myśleć, no i też zobaczyć gwiazdy, które na co dzień widzą, czy to w serialach, czy w filmach, na ekranie po prostu, a teraz bardzo blisko, obok sceny. Myśmy zrobili ten spektakl po to, żeby ludzi bawić. I to był jedyny cel właściwie, żeby mogli przyjść do teatru i po prostu zapomnieć o kłopotach. I z nami te dwie godziny prawie po prostu zwyczajnie się śmiać i bawić i cieszyć. I cieszyć teatrem. Jak ojciec, którego nigdy nie miał. Ja nie jestem na pana towarzystwa. Halo? Halo? Na świetnie, przez panią się rozłączyłem. Weryfikacja następuje natychmiast, także my to słyszymy, czy to jest punkt, czy nie. No, trzeba mieć dobry słuch, trzeba mieć siłę, żeby to wszystko wybiegać. Trzeba podawać tekst punktualnie, trzeba dobrze mówić w całym tego słowa znaczeniu. Także trzeba mieć po prostu warsztat, żeby grać w pana. Ja pana po prostu rozpieszam. No bo tak właściwie często dają klasycy taki przykład, że w dramacie, czyli w tragedii, kiedy mąż wchodzi i zastaje żonę in flagranti, nie różni się w odczuciu człowieka niczym od tego, jak zauważa taką sytuację w farsie mąż, prawda? Może reakcje są nieco bardziej ekstremalne, ale doznanie ludzkie jest podobne. Miałaś nie wsiadać do mojego samochodu bez okularów! Wsiadłam, bo myślałam, że to jest mój samochód! Bardzo się cieszymy, że bierzemy udział w tym festiwalu w tym roku. Ja tym bardziej się cieszę, bo granie w tak znakomitym gronie aktorów jest ogromnym przywilejem. Więc pomoc domowa serwuje nam naprawdę ogromną dawkę endorfin i nie kryjemy tego. Mogę chyba wypowiedzieć się za nas wszystkich, że uwielbiamy to grać, bo to też są świetne spotkania towarzyskie. Poza tym, że to jest faktycznie trudny gatunek do grania, to daje nam on bardzo dużo radości i też tą radością dzielimy się z widzami.